Salon polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest jeszcze Szczerzasty, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu Panie Redaktorze. Dzień dobry, panie przewodniczący. Jeszcze raz powtórzę. Wczoraj wieczorem miało miejsce spotkanie, pańskie spotkanie z liderem Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną. I co na tym spotkaniu się wydarzyło? Może pan ujawni pochyli rąbka tajemnicy, to się tak mówi. Proszę o. pana, proszę państwa, spotkanie trwa. A cały czas? Spotkanie trwa i myślę, że yy, jak przyjdzie kres tego spotkania, to wydamy w tej sprawie jasny, precyzyjny komunikat. No dobrze, no to w oczekiwaniu na, na ten komunikat to może bardziej teoretycznie zapytam. Są tak naprawdę w tej chwili dwie opcje. Jedna opcja jest taka, że Platforma Obywatelska tworzy coś, co można by nazwać blokiem Hadeckim z, z PSL-em, ale bez SLD. Albo druga opcja jest taka, że powstaje wielka koalicja z SLD, z PSL-em, czy, czy, czy jeszcze właściwie trzecia opcja: być może Platforma tylko z SLD i z lewicą, a PSL buduje swoją własną koalicję. Myślę, że każda opcja jest możliwa i myślę, że ostateczne opcje zostaną e, wtedy zrealizowane, kiedy listy zostaną zarejestrowane. A teraz panu powiem, co ja myślę o tym. O tak? właśnie, bo taki, taki pan ostrożny, że aż boisz, tak pan pozostanie nie, przy takich ogólnikach. No. Pan właśnie, pan prawną, Mam się czytam gazetę prawną do sobą właśnie, zobaczy, że ostrożny nie jestem. Tak? No właśnie trochę tego mówię, braku ostrożności mówię, się mówię po prostu prawdę. Ja jestem zwolennikiem Koalicji Europejskiej. Czyli tej takiej, gdzie jest i i SLD? Tak. tak jest. Uważam, że projekt, który zdobył 38%, stworzony w przeciągu trzech miesięcy, bardzo trudny i jedyny w Europie, który wystąpił przeciwko projektowi pisowskiemu, który... To pis rządząc, wrzucił 40 miliardów złotych w ramach kampanii wyborczej w, 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 obywatelkom i obywatelom, jest projektem dobrym. Bronię tej tezy. I będę bronił tej tezy. I uważam, że jeżeli było 7% różnicy, to trzeba się wziąć do roboty, przestać jęczeć i iść do przodu. I takie stanowisko prezentuje, ale jest również kres prezentacji tego stanowiska. Liderem Koalicji Europejskiej jest lider największej partii, co jest normalne. Jakby moja partia była największa, to ja bym był liderem. W tej chwili partią największą jest Platforma Obywatelska i Grzesiek Schetyna jest liderem. Musi podjąć decyzję. Wszystkie karty są na stole. PSL powiedział swoje, SLD powiedział swoje, Zieloni swoje, Nowoczesna swoje. Trzeba tę decyzję podjąć i z mojego punktu widzenia racjonalnego, zimnego, spokojnego, pragmatycznego polityka, ta sprawa powinna się zamknąć w tym tygodniu, bo inaczej będziemy pisali operę mydlaną i ludzie będą na to patrzyli z jeszcze większym obrzydzeniem, niż patrzą. W tej chwili. I ostatnie zdanie. W momencie, kiedy ten projekt y, będzie jasna deklaracja, co dalej. Jeżeli ten projekt będzie dalej funkcjonował, to ja jestem zainteresowany ciężką pracą w tym projekcie. Jeżeli ten projekt dalej nie, nie będzie funkcjonował, no i będzie trzeba wziąć odpowiedzialność również za to, że on po prostu się rozwali, to będziemy jako sojusz lewicy demokratyczny. Budowali projekt lewicowy. W tej chwili w sprawie tego drugiego projektu nie rozmawiam, bo jestem lojalny wobec swoich dotychczasowych partnerów. Taki mandat dało mi 13 tysięcy ludzi, członkiń i członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No dobrze, patrzymy na to racjonalnie i logicznie, bez kwestii emocjonalnych. Z punktu widzenia PSL-u, no bo oto w tej chwili toczy się tak naprawdę gra, to wygląda trochę tak, że powstała ta koalicja europejska, ale PSL stracił swój elektorat, i pozostanie w tej tej koalicji, oznaczałoby, mówię tutaj, prezentuję to stanowisko, które rozumiem, że jest, mniej więcej oddaje to, co mówi PSL, oznacza utratę całkowitą elektoratu i ponieważ elektorat został przestraszony tak silnym wychyleniem w lewo całej koalicji europejskiej, za co odpowiada SLD. No i w związku z tym racjonalna obrona interesów PSL wygląda tak, nie idźmy z SLD, bo jak pójdziemy z nimi, stracimy wszystko. Tak, ale yy, to, co pan mówi, jest narracją i opowiadaniem o narracji prawdziwej. Natomiast to jest po prostu kłamstwo. W faktach, tak? Bo mówią, mówi PSL, nie pójdziemy z SLD, bo SLD jest bardzo radykalne. Tak? Tylko SLD jest SMD radykalne. SLD nas ciągnie w lewo, tak, a elektorat tego nie chce. No, w związku z tym za, za, zadaję kilka pytań, bo to, to jest jakby prawda. Pytanie pierwsze. Mianowicie e, LGBT to jest dla PSL-u problem. Kartę LGBT podpisał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Drugi problem dla psl to jest e, Parada Równości. Parada Równości otworzył prezydent Trzaskowski. E, ja uczestniczyłem w paradzie równości i zawsze będę uczestniczył i uczestniczyłem w przeszłości, ale proszę zobaczyć, ale że. To tak pan jest. W chce powiedzieć, że platforma nie, jest bardziej radykalna niż SLD. Ale niech, pan, ale niech pan posłucha <laughs> dalej. Nie nie, 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 nie o tym <laughs> mówię, tylko, tylko mówię o faktach, hmm. które krytykuje PSL, obarczając nimi na końcu SLD. Tak, rozmawiamy o w 12 tygodniu, jeżeli chodzi o aborcję, możliwości wykonania aborcji, tak? Barbara Nowacka, jeden z jej sztandarowych projektów, notabene, zbierała podpisy pod projektem tej ustawy, tak? Związki partnerskie, jeden z podstawowych pro, pro, elementów programu nowoczesnej i pana Rabieja, który jest wiceprezydentem Warszawy, o którym jasno i precyzyjnie pan Rabiej mówi. I wreszcie Jarzzewski. Tak? No to ja mam takie pytanie. Naprawdę. Chodzi o wystąpienie Jeżdżerskiego. Tak, tak, wystąpienie pana Jeżdżerskiego. I w związku z tym krytyka Donalda Tuska. A kto siedział ko, ko pana Donalda Tuska na tym spotkaniu? Bo wydaje mi się, że pan Kosiniak-Kamysz razem ze swoim sekretarzem. Ten pan, z tego co pamiętam, pan Zgorzelski. Może siedzieli z niechęcią. Proszę, nie, oczywiście, takie, ale wina tam nie widziałem. Siedzieli widział. siedzieli protestując. Proszę pana, proszę tak, oczywiście protestując. To znaczy okazało się, że w hali audytorium Maksymum Stylitu Warszawskiego było tak zimno, że ogrzanie się przy panu Donaldzie Tusku było ważniejsze pragmatycznie, politycznie wtedy dla Władka, niż wysłuchiwanie z jego punktu widzenia bzdury Ażdżewskiego, tak? Więc wie pan, no dosyć obłudy. No właśnie, po prostu no dosyć to... obłudy. W związku z tym, jeżeli ja za to wszystko, jeżeli ja za to wszystko mam być winny, to ja mówię Władkowi to Władkowi tak. Ja mogę być za to winny, dlatego że ja mam takie poglądy, bo ja jestem socjaldemokratą. Tylko po prostu operuj faktami, a nie operujesz innymi faktami, i do tego przylepiasz Seselę. Jestem socjaldemokratą, wiem, co to znaczy aborcja, wiem, co to znaczy parada równości, wiem, co, to, co, 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 co mówił Jażdowski. A tak? no to dlaczego PSL pańskim zdaniem to robi? No bo Z punktu widzenia logicznego jest tak, skoro ta, ten opis jest prawdziwy, to znaczy, że faktycznie Platforma prezentuje program równie lewicowy w tych kwestiach nie, jak SLD. Nie platforma, no Platforma, ludzie związani z No Rafał platformą, Czaskowski, tak. Paweł Rabich, no to są osoby, które w tym sensie są częścią Koalicji Europejskiej, w tym szerokim sensie. Tak jest. No i mają taki sam program jak Państwo mają, no to dlaczego akurat PSL swoją że tak pana, powiem, ale jeżeli... uwagę kieruje ku SLD? Proszę pana, ale jeżeli to jest. To co opowiedziałem jest logiczne, to to co robi PSL jest nielogiczne. Nie wiem, nie potrafię tej logiki odszukać. coraz więcej jest głosów takich, że PSL przygotowuje się potencjalnie na koalicję z PiS-em. Może tak być. Ludzie zaczynają tak mówić. Ja nie obserwuję tego, chociaż wiem, że chyba były ciekawe rzeczy związane z sejmikiem. Na Podlasiu się działo ostatniej rozmowy sejmikiem na, w sejmiku na Podlasiu, gdzie PSL bardzo niejednoznacznie się zachowuje w stosunku do swojego partnera, czyli platformy, a bardzo ciepło w stosunku do PIS-u. I pan czyli nie pan, wiemy, że PSL tak wysoko ustawia poprzeczkę, że potem móc się swobodnie wycofać i, i, Proszę pana, i. ja nie wiem, ja nie wiem. Ja bym chciał, ja mam jasne stanowisko w tej sprawie. Uważam, że koalicja europejska jest dobrym projektem. Uważam, Uważam, że trzeba pracować nad tym projektem. Uważam, że polaryzacja będzie następowała. Jak polaryzacja będzie następowała, to będzie następowała, zwiększała się frekwencja w wyborach. Jeżeli będzie się zwiększała frekwencja w wyborach, to tylko dwa bloki generalnie mogą po prostu ze sobą realnie walczyć. Przykład Grecji jest dosyć ciekawy. Oni mają tam co prawda trochę inną ordynację od nas, ale chciałem panu powiedzieć, że prawica zdobyła tam 40% i rządzi, a lewica zdobyła 51% w sześciu głównych blokach a w dziesięciu w ogóle. 51% głosów. I nie rządzi. Dobra, jest trochę inna ordynacja. Jest inna ordynacja, ale... nie chciałbym tego przekładać. Ale nie, bo tu jest no, pana, -argument, ale, ale to, ale to jest kontrargument. Ale kontra u nas jest don't. Ale socjologiczny kontrargument kontra brzmi tak lepiej, pójść, lepiej, żeby opozycja poszła do tych wyborów w dwóch blokach, ponieważ wtedy ci, którzy nie chcą głosować, na przykład w koalicji europejskiej na SLD, a mają bardziej konserwatywne poglądy, znajdą swoich reprezentantów w postaci, na przykład, nie wiem, bloku lewicowego. Ale a z, z strony. drugiej strony będzie blok Rzymona. platformy. Ja ale... mówię o tym, ale... jak dobra, mówią to dobra. niektórzy socjologowie, dobra, ale ci socjologowie to, tak? sobie po prostu opowiadają o socjologii. Natomiast na końcu, ja mam dość, po prostu dość. Najmądrzejszych ludzi na świecie. Wszyscy nas mówią, jak mamy robić, co mamy robić, no by się się z, z tak, ekspertów, specjalistów no dobra, analityków. Dobra. Jest taki pan <grym> ekspert analityk bierzyński. bo no to jest pan doradca, wczoraj, ta, pana doradca Biedronia. Tak, i, a wcześniej Petru, tak? Wczoraj doradził polskiej demokracji, żeby generalnie w ogóle nie brała władzy w Polsce, tak? Bo tamta władza kiedyś. Nie, On postawił to, taką ja mam, tezę. ja mam, ja mam jeszcze żeby... lepszą tezę, proszę pana, żeby rozwiązać minąć to twórczo. Jestem politologiem z wykształcenia. To idźmy blokiem liberalnym, bo przecież jest spory udział elektoratu liberalnego. Idźmy PSL-owskim tylko i wyłącznie, bo przecież są ludzie na wsi, elektorat. Platforma nie idzie sama sobie i Lewica niech idzie sobie. Będą cztery bloki. I wie pan, co się stanie? PiS weźmie 45%, Platforma weźmie 19% albo 18%. Nowoczesna weźmie tam, nie wiem... 3%, 3 ja wezmę 5% albo 6%, PSL zrobi próg albo nie zrobi tego progu. I wie pan, kto będzie rządził? Będzie większość konstytucyjna. W związku z tym wszystkim tym politologom, tym socjologom, tym doradcom, tym wszystkim najmądrzejszym ludziom mówię tak. Weźcie za swoje słowa odpowiedzialność. Notabene ostatnio jest taki, redakt, pan redaktor Sutowski. Ja, ja, ja im mówię coś takiego. To jest Z kolei krytyka polityczna. Tak, tak. To jest po prostu człowiek, który zakochał się w Wiośnie i w Biedroniu. Pan Biedroń był prezydentem, był nad człowiekiem, latał na chmurze, był królem, był bogiem. Tak? Teraz go krytykuje. Ja mam dla wszystkich takich właśnie doradców taką radę. Przeczytajcie. Wszystko, co pisaliście przez ostatnie 9 miesięcy. Jak wam się to w głowie złoży, to zadzwońcie do mnie. Ale może to jest po prostu tak, że pan Biedroń korzystał z tego, że miał zwolenników w silnych, dużych, liberalnych mediach i tak naprawdę to była jego, jego główna siła. No i teraz się okazało, że to jednak była wydmuszka wszystko na to wskazuje, i dlatego oni teraz próbują znaleźć inne rzeczywistości. Bywam, tak powiem, u, pana, bywam inny front. u pana, co sobie cenię od czasu do czasu w tym studio. Czy pan pamięta taką naszą rozmowę, gdzie mówiłem tak? Był pan Borowski, zrobił wielki projekt, 21%. Była Europa Plus, był pan Petru, był, był twój ruch, to się wszystko tak zaczynało, tak? Naprawdę, znaczy, jeżeli ktokolwiek ma jakąś pamięć, ma jakiś dystans do tego, to można to naprawdę rozpisać, że z 16% zrobić się 6. A, a, a jeżeli. Partie są puste, to z sześciu zrobi się zaraz 0,6. Tak po prostu jest, tak? Byli ludzie, którzy to mówili, ale nie, po prostu. Grzejemy, żeśmy grzali. Było, wie pan, ile było już królów w Polsce? Był Fraseniu królem, był Zandberg królem, był Biedrek królem. Panie Przewodniczący, zacznie wszystkich Zbyt wymieniać, to ale, nie ale skończymy ja audycji. Dobra, ale czy ja kłamie? Nie, nie, ja nie mówię, że pan kłamie. Ja mówię, że musimy, musimy skończyć. Szkoda, bardzo. szkoda. Następnym, następnym razem Bo będzie razem pan wymieniał wymienię następnych królów. Kr 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 <laughs> 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 bardzo dziękuję. Moim gościem był Włodzimierz Czerzasty, lider SLD. Dziękuję bardzo. serdecznie.